6 日。Razem z naszymi rodakami za oceanem. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Ojcze, my byśmy się zdać nasze intencje. Chcielibyśmy się modlić w intencji młodzieży, która przybyła w Panamie z Ojcem Świętym. No i bezpieczny powrót do krajów rodzinnych. O udane owoce tej całej spotkania z papieżem. Również chcielibyśmy modlić pokój na świecie. O zdrowie dla Was wszystkich ojcowie, o Boże błogosławieństwo dla Was, szczególnie dla ojca Jana Króla i dla ojca dyrektora. Również o Boże błogosławieństwo dla ojca świętego papieża Andrzeja Franciszka, aby mógł prowadzić dalej Łódź Piotrową najlepszymi drogami do Pana Boga. Szczęść Boże, ojcie, Panie Franciszku, to pomówmy się teraz, bo mamy już czas obliczony, przed nami jeszcze chwilę tony, więc prosimy bardzo, tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka i młodzieży Panamie, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, a raczej gardzić w potrzebach naszych, ale wszelaki złych przygód lecz nas zawsze zachować, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Za dusze w czyściu cierpiące, wieczne odpoczywanie racz mi dać, Panie. A światło się kuista niechaj mi świeć, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Co dobrego jeszcze się u Was dzieje? Spotkanie podkowe zakończone, tak? Tak, Ojcze, bo bardzo tego roku wesołe. Ojciec Jan Król pobił wszelkie rekordy bawienia publiczności. Nigdy się tam sala nie śmiała jak tego roku. Było to przezawodem. Najpierw piękna homilia w kościele w czasie mszy świętej, ale później humor Ojca Jana Króla jest nie do powiedzia. Z wiekiem. Naprawdę wspaniały, wszyscy podkreślali, także mieliśmy dobrą zabawę. A jak się czuje pan inżynier Ryczek? Pan Ryczek, dobrze, dziękuję. Też dobrze. Był u nas tutaj. Byliśmy razem na spotkaniu, oczywiście, Radio Maryja. Miał tam krótkie prowadzenie, prezentował swoje oryginalne rysunki kościoła z Torunia. Że tak było to niedługo, ale pan Andrzej zaprezentował te oryginalne rysunki jeszcze. To pozdrawiamy całą waszą tam małą i większą wspólnotę. Też pana Bąka, prawda? Który też tam się jakoś udziela, tak. Prawda? Byliśmy tutaj razem w grupie też. Ze zdrowia. Na spotkaniu z księżmi. Państwo też to jakoś przekażę. Dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Panie Franciszku, dziękuję za modlitwę i pozdrawiamy całą waszą wspólnotę tam, także w New Jersey i gdziekolwiek tam się spotykacie na tych spotkaniach polonijnych. Zaremba, Irenie i Zdzisławie,
także panu Wojciechowi Marusarzowi, Markowi Agnieszce Oborka, Weronice Jenowi Habas, Zbigniewowi Giewont, pani Zofii Węgrowskiej, pani Ryszardzie Sawin, pani Marii Król. Dziękujemy i dla wszystkich upominek muzyczny, potem także przypomnimy nasze konta bankowe. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zła, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wraży chłap. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką wieś. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze za drzwi złoty rok. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze za drzwi złoty rok. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trudny zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze za drzwi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, niech wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze za drzwi złoty rok. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze za drzwi. Jeszcze zerwie.
Radiu Maria. Dziękuję Wam za wsparcie tego dzieła. A teraz już pora na kolejne pytanie o Słowo Boże, na które odpowiedź udzieli ksiądz profesor Michał Bednarz. Pytania o Słowo Boże. Odpowiedzi dla słuchaczy Radia Maria udziela ksiądz profesor Michał Bednarz, wykładowca Pisma Świętego. W jakim celu Bóg wybierał pewnych ludzi? Bóg, aby usunąć zło, które zagrażało człowiekowi, wybierał ludzi. Gdybyśmy nie znali Pisma Świętego, bylibyśmy skłonni przypuszczać, że byli to ludzie najlepsi z najlepszych. Tymczasem zaskakuje, iż nie zawsze Bóg wybierał najlepszych. Ci, którzy zostali wybrani, nie powinni się bowiem chełpić z powodu wyróżnienia, jakie ich spotkało, gdyż zbytnie zadufanie w sobie mogłoby ich prowadzić do upadku. Długi jest szereg tych, którzy w dziejach narodu wybranego zastępowali Boga na ziemi i byli przedłużeniem Jego wszechmocnej i łaskawej ręki. Bóg wybrał Mojżesza, który długo mu się opierał, gdyż bał się pełnić powierzone mu zadanie, to znaczy lękał się misji wyprowadzenia Izraelitów z niewoli. Lud bał się zagłady, a niewolę odczuwał jako stan do zniesienia. Powołał Jeftego, który był bandytą, ale z nim właśnie posłużył się Bóg, by uwolnić naród od ucisku, by uwolnić od ucisku pokolenia, które zamieszkiwały obszary na wschód od Jordanu. Wybrał go nie z tego powodu, że był przestępcą, ale dlatego, że tak chciał. Kiedy nad Izraelem zawisła groźba ze strony Filistynów, znalazł Samsona, aby był wybawcą. Samson spełnił zadanie, ale ostatecznie nie stanął na wysokości powierzonej mu misji. Bardziej kochał Dalilę, piątą kolumnę Filistynów, niż naród i Boga, który go wybrał. Zapomniał, do czego został wezwany i dlatego jego misja i życie zakończyły się upokorzeniem i klęską. Bóg wybrał Saula, który był charyzmatycznym królem. Wpadł on jednak w konflikt z Bogiem, gdyż schlebiał ludziom i zgubiła go również pycha. Wybrany został Dawid, który nie zawsze stawał na wysokości zadania. Umiał jednak przepraszać Stwórcę. Bóg powoływał różnych ludzi, aby byli Jego świadkami. Wybierał takich jak Jeremiasz, którzy świadomi własnych słabości bronili się przed Jego wezwaniem, ale ostatecznie poddawali się. Bo gdy lew zaryczy, któż się ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Pytał Amos. Do specjalnych zadań powołał również ludzi Chrystus. Wybrał apostołów, którzy natychmiast zostawili wszystko i poszli za Nim. Poszli na dobre i na złe. Jak umiłowany uczeń, którego przedstawił autor czwartej Ewangelii. Szedł, mimo iż inni już uciekli. Szedł mimo pozornej klęski mistrza i jego sprawy. Nie bał się nawet wejść w paszczę lwa. Wierząc, szedł i dawał świadectwo, że jest uczniem tego, jak się wydawało, przegranego mistrza. Jezus powołał młodzieńca, któremu trudno się było przełamać. Wybrał również Judasza. Ten wybór nas niepokoi. Nie zgłębimy nigdy tajemnicy tego człowieka, który poszedł za mistrzem, ale później odsunął się od niego.
Dzieje ludzi, których Bóg wybierał, wciąż się powtarzają. Zaskakujące. Wszechmocny Bóg potrzebuje ułomnych i słabych ludzi, którzy będą Jego ustami, aby innym głosić Jego słowo i Jego prawdę. Wszechmocny Bóg potrzebuje ludzi, aby innym, osłabłym, omdlałym, zniechęconym, załamanym, słabym, nieść wsparcie, aby przez nich nieść ludziom miłosierną miłość. Stale potrzebuje ludzi. Pytania o Słowo Boże. Odpowiedzi słuchaczom Radia Maryja udzielał ksiądz profesor Michał Bednarz, wykładowca Pisma Świętego. A teraz zapraszamy na felieton z cyklu Miesiąc Ojczyzna. Mówi do nas pan profesor Mirosław Piotrowski. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Bardzo głośno ostatnio w Polsce i w Europie o języku nienawiści. Ostre dyskusje, a wręcz połajanki nasilają się po tragediach takich jak zabójstwa czy akty terrorystyczne. Większość zgadza się co do tego, że uprzednio używany język nienawiści mógł stać się swoistym podglebiem tychże aktów. Niestety tragedie te są również cynicznie wykorzystywane w celach politycznych. Od dawna na celowniku kreatorów tzw. społeczeństwa otwartego znalazł się Kościół katolicki, któremu w kłamliwy sposób chce się przypisać nienawiść. Dla katolików i innych chrześcijan to po prostu obraza. Można powiedzieć wprost, że jest to kłamstwo. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących bazuje na Ewangelii Chrystusa, który dał nam jako główne przykazanie, przykazanie miłości. Powinniśmy więc miłować bliźniego jak siebie samego. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. Stąd absurdalny zarzut nienawiści pod adresem Kościoła brzmi jak oksymoron, taki jak ciepły lód czy sucha woda. Dla wielu jednak cel uświęca środki. Dawno temu znany propagandysta Józef Goebbels stwierdził, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Doprecyzowując, można powiedzieć, że ludzie zaczynają się do tego kłamstwa przyzwyczajać jak do prawdy. Mając tego świadomość, politycy zasadę tę wykorzystują. W grudniu ubiegłego roku, podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, miał miejsce zamach w centrum miasta. Napastnik zabił wiele osób. Później i on został przez policję zastrzelony, także nie mógł wyznać, czym był inspirowany. Ze znajomymi politykami wcześniej zakładaliśmy, że nie zostanie on schwytany żywy, lecz zastrzelony. I tak się stało. Z politycznego bowiem punktu widzenia, kreatorzy wyobraźni mogli podłożyć pod to zdarzenie swoją wersję. Tak się złożyło, że w tym samym czasie Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie ustaleń i zaleceń Komisji Specjalnej do spraw terroryzmu, a w niej wezwał Radę do rozszerzenia zakresu uprawnień Prokuratury Europejskiej o zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Przypomnę, że Prokuratura Europejska miała zajmować się wyłącznie ściganiem przestępstw finansowych związanych z europejskimi funduszami. W kolejnych punktach Parlament nalega, aby państwa członkowskie zachęcały do praktyk religijnych, które są w pełni zgodne z wartościami demokratycznymi, by przeciwdziałać radykalizacji. Dalej jest już bardziej poważnie. W punkcie 36 zapisano, że Parlament, cytuję, wzywa państwa członkowskie do prowadzenia wcześniejszych kontroli duchownych i konsekwentnego umieszczania na czarnej liście poszczególnych głosicieli nienawiści. Koniec cytatu. Niektórzy są przekonani, że idzie tu o przedstawicieli radykalnego islamu. Problem jednak w tym, że nigdzie tego wprost nie stwierdzono, a obawiam się, że w praktyce będzie się to stosować do wszystkich wyznań, co moim zdaniem jest bardzo niebezpieczne. Przytoczę jeszcze jeden punkt wspomnianej rezolucji, 37, gdzie Parlament nasz wzywa państwa członkowskie do
akredytowania jedynie tych programów edukacji teologicznej, które są w pełni zgodne z wartościami demokracji, praworządności, praw człowieka, neutralnością i demokratycznym laicyzmem państw europejskich, a także wycofania uprawnień do nauczania w przypadkach nadużyć. Koniec cytatu. A to już pachnie polityką Kulturkampfu Otto von Bismarcka z XIX wieku. Przypomnę, że wówczas władze, chcąc podporządkować sobie Kościół, wprowadziły w seminariach obowiązkowy egzamin z filozofii, historii, literatury, tak zwany egzamin z kultury niemieckiej, Kulturexamen. Od wyniku tego egzaminu miało zależeć dopuszczenie do święceń kapłańskich. Kościół się przeciwstawił, walczył, był to więc Kulturkampf. Teraz toczy się swoista walka z kulturą nienawiści, którą, jak wspomniałem, próbuje się imputować Kościołowi katolickiemu po to, aby skuteczniej go zwalczać. W tym samym celu atakuje się także media katolickie i osoby tam posługujące. Czy cel ten zostanie osiągnięty przez powtarzanie kłamstw 1000 razy? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże! Dziękujemy. Był to felieton z cyklu Miesiąc Ojczyzna. Mówił pan profesor Mirosław Piotrowski. Już w drodze żegnamy się, życząc wam pięknego wieczoru, pięknego nowego dnia, który u was się narodzi niedługo. Życzymy tego wszystkiego wraz z Bożym błogosławieństwem i żegnamy się piękną, patriotyczną piosenką. Że coś zmieni się.
Jest godzina trzecia. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Opieki Matki Bożej, wielu łask Bożych, życzliwości od najbliższych, opieki swoich świętych patronów, aby uśmiech zawsze gościł w Państwa sercach i aby każdy dzień rodził nowe nadzieje. Do życzeń dołączamy upominek muzyczny. Na audycję Papież Polak do rodaków. W cyklicznej audycji Papież Polak do rodaków
Wysłuchamy dzisiaj przemówienia wygłoszonego podczas spotkania z przedstawicielami świata kultury w Teatrze Wielkim 8 czerwca 1991 roku w Warszawie. Fragment opery Halka
czegoś, co bliskie jest sercu. Wyrazy wdzięczności za te chwile wzruszenia kieruję do wszystkich uczestników spotkania, do organizatorów i do wykonawców. Dziękuję dyrektorowi Teatru Wielkiego Opery Baletu w Warszawie, panu Jerzemu Bojarowi, orkiestrze tegoż teatru pod dyrekcją pana Andrzeja Straszyńskiego oraz soliście panu Adamowi Zdunikowskiemu. Przytoczyłem tekst Soboru Watykańskiego II. Przytoczona wypowiedź słusznie może uchodzić za syntezę chrześcijańskich prawd o człowieku. Prawda ta zakorzenia się w pierwszych zaraz rozdziałach Księgi Rodzaju, która mówi o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Ta prawda doznała pogłębienia w Ewangelii. Kiedy Pan Jezus modli się do Ojca, aby wszyscy stanowili jedno, tak jak i my jedno stanowimy, otwiera przed rozumem ludzkim niedostępne perspektywy. Odsłania mianowicie tajemnicę trynitarną. Bóg w absolutnej jedności swego bóstwa jest równocześnie Trójcą, czyli komunią osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Równocześnie zaś Chrystus w nowy sposób wyjaśnia, na czym polega owo podobieństwo człowieka do Boga, znane już z Księgi Rodzaju. Oto jedności osób Bogu ma odpowiadać jedność synów Bożych zespolonych w prawdzie i miłości. Podobieństwo takie jest możliwe właśnie dlatego, że człowiek, jedyne na ziemi stworzenie, którego Stwórca chciał dla niego samego, nie może inaczej odnaleźć siebie w pełni, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Podobnie jak przez absolutnie bezinteresowny dar Ojciec i Syn wraz z Duchem Świętym bytują w jedności bóstwa jako komunia osób. Podobnie i człowiek nie inaczej spełnia siebie samego, jak przez bezinteresowny dar. Ów dar stanowi pełną aktualizację celowości, która jest właściwa człowiekowi, osobie. Jego autoteleologia polega więc nie na tym, aby być dla siebie, zamykać się w sobie w sposób egoistyczny, ale aby być dla innych, być darem. Chrystus jest niedościgłym, równocześnie wciąż najwyższym wzorem takiego człowieczeństwa. Człowiek urzeczywistnia siebie, spełnia siebie, przekraczając siebie. W tym potwierdza się jego osobowa tożsamość, a zarazem boski rys człowieczeństwa. Słowa Soboru mówią równocześnie o ontologii i deontologii człowieka, czyli o etyce. Stanowią one prawdziwy klucz do całej antropologii w znaczeniu chrześcijańskim. Posiada to znaczenie zasadnicze dla mojej tegorocznej posługi w czasie odwiedzin w Polsce. Na poszczególnych etapach tych odwiedzin, zgodnie z sugestią episkopatu, nawiązywałem do dekalogu. Tutaj zaś w Warszawie wypada mi zakończyć, nawiązując do przykazania miłości,
które jest pierwsze i największe. W nim też poniekąd zawierają się wszystkie, cały dekalog. Antropologia stanowi podstawę etyki. Aby dokonać pełnej interpretacji dekalogu poprzez przykazanie miłości, trzeba mieć przed oczyma ten właśnie obraz człowieka, który przypomniał sobie w słowach przednio przytoczonych. Słowa te są zarazem niejako przewodnikiem prowadzącym w kierunku pogłębionego rozumienia, a nade wszystko dojrzałego praktykowania moralności chrześcijańskiej, to znaczy zarazem ludzkiej, w pełni ludzkiej. Wypada jeszcze w tym miejscu odwołać się do przypowieści o talentach z Ewangelii. Pamiętamy, że aprobatę w tej przypowieści znajdują ci słudzy, którzy pracując pomnożyli otrzymane talenty. Z dezaprobatą natomiast spotyka się ten, który zakopał talent. Wśród mojego dzisiejszego audytorium wyraz talent natrafia zapewne na żywy oddźwięk. Chodzi wszakże o twórców kultury, nauki, o artystów. Wiadomo zaś, że twórczość naukowa i artystyczna zawsze zaczyna się od tego, co nazywamy talentem, jego wielorakiej postaci. Otóż pragnę podkreślić, że u podstaw każdego z tych wielu zróżnicowanych talentów każdy z nas, każdy bez wyjątku, również nienależący do świata kultury i nauki, dysponuje nade wszystko jednym. Tym uniwersalnym talentem jest nasze człowieczeństwo. Nasze ludzkie być, esse. Ewangelia ze swym przykazaniem miłości uczy nas pomnażania tego przede wszystkim talentu. Talentu naszego człowieczeństwa. Ostateczny osąd naszego życia będzie też tego talentu dotyczył nade wszystko. Ten zaś talent pomnaża się przez bezinteresowny dar siebie samego, czyli przez miłość Boga i bliźnich. Znaczy to równocześnie miłość Boga poprzez miłość bliźnich ludzi. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Przypomnienie prymatu tego talentu posiada znaczenie zasadnicze w dzisiejszym momencie historycznym. System ideologiczny, który nadawał ton naszemu życiu przez okres ostatnich dziesięcioleci, zgodnie ze swymi założeniami materialistycznymi, przesuwał ten prymat w kierunku mieć. Nawet kulturę próbowano widzieć w kategoriach produkcyjno-konsumpcyjnych. Inna rzecz, czy to przesunięcie było skuteczne? Myślę, że raczej okazało się mało skuteczne. Jednostki przywykłe do widzenia swojej egzystencji wedle prymatu mieć, a więc wedle prymatu wartości materialnych, często poszukiwały miejsca na zachodzie, gdzie ów prymat ludzkiego mieci jest lepiej ugruntowany. Nie chcę przez to bynajmniej powiedzieć, że to był jedyny czy decydujący motyw takiej decyzji. W każdym razie materializm systematyczny w swej formie dialektycznej bardziej
fazie jeszcze może praktycznej, poświęca ludzkie być dla mieć. Nasza młoda Trzecia Rzeczpospolita stoi na pewno wobec zadania odbudowy ekonomii, podniesienia stanu polskiego mieci wedle słusznych potrzeb, wedle wymagań wszystkich obywateli. Niech mi jednak będzie wolno z całą stanowczością stwierdzić, że również i to zadanie realizuje się prawidłowo i skutecznie tylko na zasadzie prymatu ludzkiego być. Ekonomia jest ostatecznie dla kultury. Realizuje się również przez kulturę. Realizuje się prawidłowo przez ten podstawowy wymiar kultury, którym jest moralność, wymiar etyczny. Zabezpieczając pierwszeństwo tego wymiaru, zabezpieczamy pierwszeństwo człowieka. Człowiek bowiem realizuje się jako człowiek, zasadniczo przez swą wartość moralną.
znajduje swój dalszy wyraz w wielu różnych talentach. Na nich opiera się ogólnoludzka i narodowa kultura. Pragnę wszystkim tym talentom, które rozwijają się i osiągają ową postać piękna, która jest kształtem miłości, Eleanor Wida, życzyć, aby się pomnażały w każdej dziedzinie życia polskiego. Modlę się o to do Boga, który jest dawcą talentów. Modlę się, aby wszyscy ludzie wielorakich talentów na ziemi polskiej znajdowali warunki do twórczej pracy, aby mogli nas obdarzać prawdziwym pięknem. Piękno, praca, zmartwychwstanie, ta norwidowska triada pozostaje zawsze w mocy. Mówiliśmy o tym przed 4 laty w Kościele Świętego Krzyża. Dziś do tego powracam. Dziś bowiem może inaczej niż wówczas, ale bardziej jeszcze czujemy potrzebę zmartwychwstania. Wśród wojska polskiego śpiewającego Bogu Rodzice nie tylko błękitne rozwinie sztandaru, modlącego się, zanim przyjechał papież, na całonocnym czuwaniu. Przecierałem oczy. Nie w znaczeniu dosłownym. Dosłownym znaczeniu zachowywałem się normalnie. Ale wtedy zrozumiałem zapis zmartwychwstania w Ewangeliach. Mianowicie ten zapis, jak Państwo pamiętacie, zawiera naprzód stwierdzenie, że niewiasty, dokładnie niewiasty, poszły rano do grobu, żeby namaścić Chrystusa.